Konferencja to jest moje dziecko, to już jest 10. jubileuszowa, związana ze stylem życia młodych ludzi. Bo ten styl życia, tą naukę zdrowego życia rozpoczynamy w rodzinie, kontynuujemy oczywiście w szkole, w przedszkolu, ale również zadanie samorządu to jest zorganizowanie warunków do przestrzegania zdrowego stylu życia. Myślę, że jest to bardzo dobry prognostyk dla nauczycieli, potencjalnych nauczycieli, przyszłych nauczycieli, do tego, żeby spojrzeć w swoją głowę, w swoje pomysły, co można zrobić, co można zmienić. Zacznijmy od siebie, zacznijmy od małych kroków. Myślę, że tego typu właśnie konferencja, która jest organizowana przez Urząd Marszałkowski, nie tylko, jest świetnym inkubatorem mega pomysłów, które mam nadzieję nasi studenci, ale nie tylko, bo nauczyciele, konferencja była skierowana do nauczycieli, nauczyciele chwycą i poniosą w świat. Pomysły czerpiemy z wypowiedzi uczestników, zatem przewijał się wątek aktywności fizycznej na 9., 8. konferencji, kiedy mówiliśmy o problemach zdrowia psychicznego. Tam pojawiały się głosy w debacie, w wypowiedziach uczestników o tym, że trudno będzie nam niwelować skutki pandemii, trudno nam będzie walczyć z problemami zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży, także dorosłych studentów, jeżeli nie włączymy w to obszaru związanego z aktywnością fizyczną.